Baczność! Na ramię! Podoń! Prezentuj! Broń! Na prawo! Chodź! Bohaterowie walk o Polski Śląsk. Mieszkańcy województwa śląskiego. Żołnierze Wojska Polskiego. Rodacy. Stajemy dziś do apelu pamięci pod pomnikiem powstańców śląskich, aby w rocznicę objęcia części Górnego Śląska polską administracją złożyć hołd wszystkim, których walkę i pracę ukonorował widok polskich ułanów przekraczających granice kolejnych śląskich powiatów. Dla nas, mieszkańców Śląska, to dzień pamięci o bohaterskich powstańcach śląskich, działaczach plebiscytowych, twórcach ludowych, sokołach, śpiewakach, literatach, którzy ślubowali dotrzymać tajemnicy organizacyjnej i na wezwanie walczyć z bronią w ręku o przełączenie Górnego Śląska do Polski. W setną rocznicę wkroczenia wojsk generała Szeptyckiego do powiatu katowickiego przywołujemy pamięć niezłomnych Ślązaków, którzy rzucili wyzwanie nie tylko Republice Weimarskiej, ale również alianckim decydentom w obronie swojego prawa do samostanowienia. Wspominamy także tych, którzy zaraz po zakończeniu walk o wschodnie granice Rzeczypospolitej wsparli zbrojny wysiłek powstańców śląskich. Wołam najwierniejszych synów śląskiej ziemi, działaczy zaangażowanych w budowanie polskiej tożsamości pomimo polityki Kulturkampf oraz prześladowaniom pruskiej policji. Stańcie do apelu! Wzywam śląskie kobiety, które były pierwszymi twierdzami polskości. To one wychowywały bohaterskich działaczy i powstańców, ucząc ich polskiej mowy i kultury. Przywołuję Petronelę Golasiową, polską królową Klimzowca, Marię Elżbietę Basistę, Jadwigę Bożek i Wandę Ślęczek. Wołam wszystkie kobiety, które działały w myśl słów Pauliny Gomołowej. Niemiec miał władzę tylko do proga. Za progiem byłam ja. Stańcie do apelu! Wzywam działaczy narodowych, animatorów kultury, sokołów, działaczy katolickich, literatów, dziennikarzy, Konrada Martynowskiego, Jana Przybyłę i Apolonię Fojcik. Ciebie wołam, Wawrzyńcu Hajdo, ociemniały proroku, który wieszczyłeś powrót Śląska w granice Rzeczypospolitej. Was przywołuję, komisarze plebiscytowi, Henryku Jarczyku, Janie Chlądzie i Ludwiku Rengorowiczu. Stańcie do apelu! Wzywam twórców i działaczy Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, którzy stanowili siłę zbrojną w powstaniach śląskich w latach 1919 do 1921. Wołam was, którzy stanęliście na czele powstańczego zrywu, prowadząc Śląsk ku wolności. Wojciechu Korfanty, pułkowniku Macieju Mielżyński i pułkowniku Kazimierzu Zentelerze oraz Alfonsie Zgrzebnioku. Stańcie do apelu! Przywołuję dowódców oddziałów powstańczych i powstańców, którzy stanęli do walki o wolny Śląsk, a wśród nich
Tadeusza Puszczyńskiego, Roberta Oszka, Dobiesława Damińskiego i Stanisława Baczyńskiego. Stańcie do apelu! Wzywam lwowskich kadetów, którzy złożyli krwawą ofiarę na górze świętej Anny. Was wołam, bohaterskie sanitariuszki, lekarki i kurierki, Anielo Wolnik, Albino Balasowa i Mario Kujawska. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas bohaterskich Ślązaków Cieszyńskich, którzy już w 1918 roku utworzyli polską władzę. Członków Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, księdza Jana Lądzina, Jana Michejdę i innych, którzy czuli się Polakami. Linusa Popiołka, żołnierza Sztabu Frontu Śląskiego, weterana walk z Grymszusem. Członków Zborów Cieszyńskich, którzy potwierdzili swoje przywiązanie do Polski, uznając wierzchność konsystorza w Warszawie już 20 grudnia 1918 roku. Stańcie do apelu! Was wołam! Marszałkowie Sejmu Śląskiego, Janino Omańkowska, Konstanty Wolny, Karolu Grzesiku oraz posłowie i posłanki na Sejm Śląski, którzy niezłomnie służyliście naszemu regionowi. Wicemarszałku Eduardzie Pant, który zostałeś z wyboru lojalnym polskim obywatelem, za co określano cię mianem wroga narodu podniemieckiego, a twoją rodzinę nękało gestapo. Wojewodowie śląscy Józefie Rymerze i Michale Grażyński oraz urzędnicy województwa śląskiego, którzy ofiarną służbą na rzecz społeczeństwa odbudowywaliście polski Śląsk. Stańcie do apelu! Przywołuję powstańców śląskich i urzędników województwa śląskiego, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zgładzonych w obozach koncentracyjnych i łagrach, zamęczonych w katowniach gestapo, zgilotynowanych i rozstrzelanych w publicznych egzekucjach oraz ofiary Intelligenz Action. Was wołam, śląscy policjanci z dołów śmierci w Miednoje i Rudolfie Drapello, spoczywający w katyńskim lesie. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów do ostatnich chwil życia wiernie służyli i pracowali dla dobra i rozkwitu śląskiej ziemi. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Niech działacze narodowi, plebiscytowi, śląscy urzędnicy na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a ich wartości, wolność i demokracja zapadną w nasze serca. Nie zapominajcie o heroicznym zrywie powstańców śląskich, które czyny utrwalone w historii tradycji oręża polskiego są dla nas przykładem patriotyzmu i miłości do ojczystej ziemi oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom!